No. Cześć. 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 Tu? Kulturki. Kulturki. Czyli? Ola. Maja. I mama. Kulturki. Kulturki. O jakiej książce dzisiaj, dziewczyny, porozmawiamy? Dzieci z Bullerbyn. Dzieci z Bullerbyn, autorstwa? Astrid Lindgren. Astrid Lindgren. To jest... autorka... Lindgren. Nie. Lindgren. A to jest autorka, której mamy chyba wszystkie książki w domu. No, mamy. I chyba wszystkie już przeczytaliśmy. Nie, jest. Ale jakoś nie nagrywamy odcinków o niej. No teraz jest przyczyna prosta, bo Dzieci z Bullerbyn to... Lektura. Lektura. Chciałam się zapytać, a czy Dzieci z ulicy Awanturników to też jest... To też jest Astrid Lindgren, i Detektyw Blomqvist, i Pipi Pończoszanka, i... Wiem. O jednej książce mieliśmy odcinek. Pamiętacie o której? Pipi Pończoszanka. Nie. Nie. O Roni? Córce z Bójnika! Ja no tak, pobiega. Była Ronia, córka z Bójnika. A ja jej Braciowie Serce i jeszcze jest... Trzy razy mam to czytał. Bardzo dużo książek Astrid Lindgren czytaliśmy już. Natomiast, no dziwo, właśnie to jest dopiero druga, o której mówimy. Ale książka, można powiedzieć, kultowa. Bo i... Wszyscy prawie ją znają. Wszyscy ją znają. Wszyscy ją czytali, bo to jest lektura od wielu, wielu lat. Ja ją pamiętam. I... Ja już ją, zanim była lektura, jakieś 6 razy już ją czytałam. Dokładnie. I czytaliśmy ją już tyle razy w ogóle wieczorami. Zaczęliśmy chyba, jak dziewczyny były, nie wiem, miały z 5 lat te Dzieci z Bullerbyn czytać. A teraz mamy 8. No tak, a teraz nie, 10. Są dużo starsze, więc tak średnio raz na rok chyba już czytamy te Dzieci z Bullerbyn. Lat minęło od tego. Więc można powiedzieć nawet, że już na pamięć je znamy. No tak, ja na pamięć. Bo myślę, ja szczerze, jak czytałam tę lekturę, to niektóre po prostu słowa jakby mówiłam nawet bez czytania tych słów. No bo właśnie. Po prostu pamiętałam to, co tam było. Te historyjki się już pamięta. No dobra, to przedstawmy bohaterów. Lisa. Lisa, Anna, Rita, Bosella, Sejole. Ole, dobra, kim oni są? Musicie powiedzieć. A no, są Dziećmi z Bullerbyn, a jak bym się myślałaś? A co to jest Bullerbyn w ogóle? A, takie malutkie miasteczko fajowskie. A w jakim kraju? Wieś. A to nie wiem. Czekaj. Szwecji! Ze Szwecji, tak. Ze Szwecji. Bo ja Astrid Lindgren, Astrid Lindgren to jest autorka... wielu książek. Ze Szwecji, tak? Szwedzka autorka. No dobra, ale dużo tych dzieci. Powiedzcie, jakie tam są między nimi powiązania. Kto jest z kim? Lisa! No i... Bosse i Lasse to są rodzeństwo. Britta i Jada to rodzeństwo. I Olle to jedynak. I co? I oni mieszkają w różnych domach? Tak, w trzech różnych zagrodach. Północnej, południowej i środkowej. Nie, Olle to nie jest jedynak. Ma siostrę małą. A, ale to dopiero w trzeciej jakby części tego. Znaczy to nie wiem, dlatego że to jest podzielone na takie trzy jakby ten... Dzieci z Bullerbyn, kto mieszka w Bullerbyn i w Bullerbyn jest zawsze wesoło. Mhm. No dobra, to o co w tej książce chodzi? Że oni sobie mieszkają i mają różne takie zabawy, przygody. Tak. No i oni do jednej szkoły chodzą. Wszyscy do jednej szkoły chodzą. I jest jedna klasa, chociaż oni są w trzech różnych wiekach. No tak. Taka szkoła wiejska, tak? Że wszyscy chodzą do... Mimo, że mają... Są w różnym wieku, to chodzą wszyscy do jednej szkoły. Do tej samej klasy. I do tej samej klasy. To jest klasa, a pani szkoła. Na górze. I uczą się. Bardzo ciekawa musi być taka szkoła. No i bardzo ciekawe różne mają przygody. Opowiedzcie, jaka jest wasza ulubiona przygoda? Albo co te dzieciaki robiły fajnego, co wam się najbardziej podobało w tym Bullerbyn? A mi się podobało jak oni mieli mi się podobał taki rozdział, jak oni jakby byli na takiej wyspie i tam był taki jakby stary dom, albo taka stara duża szopa i oni tam udawali zbójów i jakby sobie tam bawili się tak w takich Indianów, czy tam zbójów, coś w tym stylu. Czyli takie zabawy w szałasach. Tak, ale to był jeden taki wielki dom i oni się tam wszyscy bawili. Mhm. I też pamiętam... I strzały.
No i pamiętam też, że oni też pomagali wsi. Mhm, pomagali w jakichś pracach swoim rodzicom, tak? Na wsi. Mhm. I oni... Co na przykład pomagali? No i to było ten migdał, jakiś tam migdał pół. A, że na święta. No. Czy tam było, że jakiś migdał pół, że to jest taki... O, to taki bardzo znany fragment o tym, jak się spędza święta w Bullerbyn. Jak to no, było? Jak spędzamy chyba święta w Bullerbyn? Migdał... No, jak się trafiało na niego, jak się, migdała, to się co miało? To się miało... Szczęść! Nie, zakochanym się było, no, że... No, tak, tak. Trzeba było się zakochać w ciągu roku. No, taka wróżba. A! Migdał pek, no i dwie osoby dostały połowę. No i już było wiadomo, kto się z kim ożeni. No, taka para. Co wam się podobało najbardziej w tej książce? To fajna była, taka... Mi się podobała. A, mi się jedna taka super rzecz podobała. A jaka? Olle miał psa od takiego pana, który zdał się jakiś cichy, coś takiego. No on wcale nie był cichy. Od szewca i on nazywał się Grzeczny, a wcale nie był grzeczny. A, nie do końca był grzeczny. Grzeczny na te dzieciaki. No ale raz im pomógł, kiedy była zima, to oni przyszli do niego. No i oni tam właśnie na tym gospodarstwie też mieli różne zwierzęta. Ta ich mama chyba miała fermę, nie wiem, tam... kurczaków chyba? I jeszcze Bosek miał taką jakby kurę, która się nazywała... Właśnie Lisa chyba... miała taką owieczkę! Tak, miała Pontusa. Pontus? I przyniosła go do szkoły. Lasse przyniósł tego. Krowy chyba coś takiego przyniósł. Nie, przyniósł takiego, bo dostał chyba od Bostego takiego prosiaczka gumowego i go trzeba było nadmuchać i on wtedy tak jakby się spuszczało balona i on to na lekcji, kiedy dzieci czytały, puścił. I to takie... No. I tam dzieci jakby się wymieniały zakładkami, dziewczynki się wymieniały zakładkami. Nie słyszałam, żeby się wymieniać zakładkami. Do książek? No tak. Bo każda dziewczyna miała mnóstwo zakładek i się wymieniała. No, a czy teraz się dzieciaki czymś wymieniają? Pokemonami. No, w tych czasach to Pokemony. No właśnie. W naszej szkole teraz jest taka faza Pokemonów. Wszędzie. Wcześniej była większa. Ale teraz Pokemony... w pierwszych klasach jest inwazja Pokemonów. Pokemonów. Kiedyś jeszcze były Zinksy, pamiętam. Wszyscy te Zinksy nosili. Jakie Zinksy? A jeszcze były karty LOL. Ojejku. O matko, były te Zinksy, te wiecie, takie małe figurki Zinksy. Tak, nie, tak. W moim przedszkolu były Zinksy. A jeszcze były karty z piłkarzami, też pamiętam. No i były LOL. U nas to w szkole nigdy nie było. Ale Pokemony były chyba. Tak. Pokemony zawsze były. Ale teraz... A widzicie, a Bullerbyn dzieci się wymieniały zakładkami do książek. A dzieci się w Bullerbyn wymieniały fajniejszymi rzeczami. Nieprawda. Chciałbyś się tak żyć jak dzieci z Bullerbyn? Tak. A nie. Dlaczego? Ja w ogóle nie lubię wsi, ani nie lubię żadnych takich... Nie, ja wolę mieszkać w wsi. Ja bym chciała tak jak Olle mieszkać, bo on miał psa. Aha, a ja nie lubię żadnych takich wsi, ani takich małych miasteczek, nie, ja takich Ola rzeczy nie lubię. Ola jest wielkomiejską dziewczyną po prostu. A Maja chciałaby mieszkać w małym mieście albo na wsi? Tak. Tak? A ja chciałabym mieć psa. Maja chciałaby mieć psa, a w dużym mieście dosyć trudno się trzyma psa. Ale w małym takim miasteczku to wszędzie można, nawet można go spuścić ze smyczy. Wiecie, bo jak ja byłam mała i czytałam Dzieci z Bullerbyn, to powiem wam, że ja się dosyć utożsamiałam z tymi dziećmi z Bullerbyn. Byłaś do nich podobna. Bo mieszkałam właśnie w takim... A do kogo najbardziej? Małym miasteczku. Nie, nawet nie chodzi o to, tylko że mieszkałam w takim małym miasteczku, a w zasadzie już prawie za miastem i to było takie gospodarstwo rolne. Tak, i sobie wyobrażałam, że to tak trochę podobnie jak te dzieci z Bullerbyn i tak jak sobie wychodziliśmy ze wszystkimi sąsiadami, no to może nie mieszkaliśmy w osobnych gospodarstwach, ale jakby tak trochę byliśmy jak taka banda dzieci z Bullerbyn. No wiem, tamci mieszkali w osobnych, ale my mieszkaliśmy w jednym bloku
Ale takie miałam poczucie, że jak trochę jak te dzieci z Bullerbyn, też się tak bawiliśmy podobnie, bo były te zwierzęta obok nas i były krowy w oborze, która była na naszym podwórku i były świnie w chlewiku i była też stajnia i tam czasem były konie i były kury, wszędzie chodziły, bo też wszyscy prawie mieli kury. A były psy? Było mnóstwo psów, każdy zawsze prawie miał psa, więc było tych psów bardzo dużo. I były jeszcze... A wy też mieliście psa. Była stodoła. Małusia, nie wiem jak ty wytrzymywałaś, bo ja jakoś nie potrafię. Ja jakoś tak się nie lubię żadnych takich małych miasteczek albo wsi. To jest jakieś takie dla mnie dziwne, no bardzo dziwne. Ja nawet lubiłam takie tak życie, wiele, a tak wiele spokojnie. Osób mieszka w takich małych wsi, albo w takich górach, albo coś. Tylko też kiedyś te małe miasteczka były trochę inne, bo w takim małym miasteczku też zazwyczaj było jednak wszystko, bo w naszym miasteczku było nawet kino. Był dom kultury, więc to było taka... Miałam takie zgadzę, poczucie, że chodziłaś trochę... do tego domu kultury. Tak, to było takie trochę poczucie, że trochę jestem tak na wsi, a trochę w mieście, więc miałam takie miejskie życie w jednym. Nie, to zdecydowanie nie było Wrocław. Ja lubiłam bardzo przyjeżdżać do Wrocławia, bo przyjeżdżałam tutaj do rodziny i mi się wydawało to miasto takie ogromne. I jak przyjeżdżałam, jak byłam mała, to wszędzie jeszcze we Wrocławiu się świeciły neony. I mi się wydawało, że tu jest cały czas jasno. I to było takie niesamowite. I te tramwaje, i ten hałas. Więc to była taka naprawdę wycieczka do innego świata w tamtych czasach. Jak się przyjeżdżało do tego Wrocławia pociągiem albo samochodem. Natomiast ja powiem wam, ja lubiłam życie takie. Ja ci powiem, ja bym nie dała rady żyć na wsi, dlatego że nawet na jakichś wycieczkach szkolnych na wsi, no to nie lubię takich wycieczek. No. Ja bym chciała, bo wtedy zawsze są króliczki i można tak, je dotykać. Tak, właśnie, i moi sąsiedzi mieli króliczki. Króliczki są słodkie. I gołębie. Jak byłam na takiej wycieczce z klasą, to ja tam ciągle przytulałam takiego jednego królika. No, ja pamiętam, bo moja sąsiadka jedna miała, hodowała króliczki właśnie. I chodziło się tu. No tak, i chodziło się karmić te króliczki, zawsze im tam nosiliśmy jakieś zieleninę do jedzenia, karmiliśmy je przez takie, w takich, one były w takich klocieczkach jakby. A ja nawet przytulałam się do tego króliczka. Tak, i tam można było ale przy okazji, no było też fajne zabawy, bo mogliśmy się bawić w lesie i nad strumykiem, i nad stawem. No i to było bardzo ciekawe zabawy i dlatego tak mówię, że trochę do tych dzieci z Bullerbyn się... Można się było z nimi utożsamić, ale bo ja takie podobne mieliśmy życie. Ja właśnie miałam się odwrotnie, bo ja nie lubię żadnych takich lasów, żadnych strumyków, żadnych gór, żadnych takich małych miasteczek. No, a mi się to bardzo podobało i tak właśnie dla mnie to było bardzo ciekawe, że takie podobne nawet życie mieliśmy do tych dzieci z Bullerbyn. Fakt, że nasi rodzice nie prowadzili gospodarstw rolnych takich, jak dzieciach z Bullerbyn, ale mogliśmy tak trochę się poczuć jak te dzieci z Bullerbyn, bo mieliśmy dosyć podobne te przygody, także to były już jakieś takie inne czasy. No dobra dziewczyny, komu polecacie tą książkę? Wszystkim dzieciom. Ja myślę, że to w zasadzie macie rację, że to jest książka dla wszystkich i myślę, że dorośli jak sobie ją przeczytają, to też sobie mogą przypomnieć tak, jakie to były fajne czasy, jak te książki czytali, bo to jest takie fajne wspomnienie z dzieciństwa. Niektóre dzieci nie czytałam tych. No, jak ci się lepiej żyje? Teraz jakby z nami w takim mieście, czy jak byłaś mała i ta w takim, na takiej na wsi? To zawsze jest tak, że swoje dzieciństwo człowiek tak idealizuje, tak, i dobrze wspomina, tak, no bo wtedy nie musiał pracować, no, i ale taka beztroska była. No i fajne były te przygody, teraz miło się wspomina. Ale teraz ale też. W mieście też lubię żyć i lubię nami. Bardzo Wrocław i z wami i można czasem jest trochę to dzieciństwo możliwości. Na nowo przeżyć. No ale jest też dlatego możliwości. Lubię czytać z wami książki dla dzieci, bo sobie przypominam różne... Mamo, teraz głównie wiesz dlaczego ja nie lubię jeździć w góry, ani w żadnych takich lasach, ani przechodzić przez te wszystkie małe miasteczka, bo po prostu tak się czuję się jak taka, jakbym po prostu tam, jakbym tam była zawsze. A to takie... Nie. Nie wiem, ja bardzo dobrze wspominam to dzieciństwo w małym mieście, natomiast w dużym mieście też lubię żyć i nie narzekam. Ja nigdy bym nie chciała mieszkać. Oprócz trochę na hałas i często na smog narzekam, ale zasadniczo lubię też te możliwości, które daje duże miasto, tak? Bo można tu pójść do teatru, można pójść do kina, można
Można pójść sobie właśnie do filharmonii. No jest, duże miasto daje dużo możliwości, natomiast w małym mieście też potrafi być fajnie i też lubiłam takie dzieciństwo w małym mieście. Także to nie jest tak. Pożegnam. Tak, myślę, że przyszedł czas już na zakończenie tego odcinka. I... Pa! Pa! Mówią pa. Wam... Pa! Lasse, Bosse i Maja. Nie, żartuję. Lasse, Bosse... Nie, Lasse, Ole i Maja. Czy nie? Jakoś niezbyt możliwe połączenie z Olnym, bo on był łysy, a my to chyba łysy nie jesteśmy, wam dużo nam brakuje. No tak, to taki żarcik. Nie, Olny nie był. Ale wiecie, powiem wam jeszcze jedną taką rzecz, że odkąd przeczytałam Dzieci z Bulerbym, to mi się zawsze te imiona podobały bardzo szwedzkie. Serio? Lubię te imiona. Który był wasz ulubiony bohater? Tylko powiedzcie na koniec. Lisa. Lisa. Dlaczego Lisa? No bo Lisa, bo jest dziewczyną. A bo i Britta. A dlaczego Britta? Bo była najmłodsza dziewczyna. Była fajna. Fajna była. Lubiła się. To tacy ulubieni bohaterowie. A kto był największym łobuzem? Lasse na pewno. A pamiętacie, jak oni się porozumiewali między domami? Ja uwielbiałam to. Latarki. Latarki i takie pudełkiem tak zjeżdżali, a chłopacy to do siebie po lipie wchodzili. No właśnie, mieli fajne te sposoby, co? Dziewczyny listami, a chłopacy do siebie chodzili. No i jeszcze jedno. Kiedy chcieli wyrwać zęba, Ollo, że Olle ruszały się ząb, a on się boi wyrywania zębów. A Maja jest teraz na czasie wyrywania zębów, bo właśnie się rusza chyba z 5, czy 4, czy coś koło tego. I rośnie jedynka, taka wielka z przodu. No dobra, ale teraz zakończymy już ten odcinek i powiemy wam wszystkim pa! Pa! Do usłyszenia następnym razem.